Tak, nie. Świecąca cebula, nie, nie, nie. Ale nie, ale zmarszczek nie widać, wiesz? Ja nie mam zmarszczek. Ale ja mam. Śmiech, kuźwa, w nerce zakuło. A, nie mówiłem ci, dzisiaj ten gość podchodzi do mnie pod biurem, nie? Saszka. I Saszka, ja mówię na wszystkich Ukraińców Saszki, ale to naprawdę miał na imię Saszka. I już mnie rozbawiło na samym początku, jak znam gościa. I on do mnie mówi, że zbiera pieniądze na kamizelki, jakieś tam coś tam, nie? A ja mówię do niego, że nie mam pieniędzy, bo wyszłam sobie na papieroska na przerwie. On do mnie mówi tak całkiem poważnie, zbieramy też ładne zęby i nerki. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest samuraj. Przedstaw się, żeby nie było, że jesteś samuraj. Ale to już mnie, widzowie mnie znają, Rafał Kaniewski. Tak, mówię na niego samuraj, bo sobie sama to wymyśliłam. Tak naprawdę jest to pseudonim artystyczny, jednak brzmi Samuel. Samuraj brzmi lepiej. No ja uważam, że Samuel, no ale dobrze. No ale samuraj też, też przyjmuję. Samuel czy samuraj? Dajcie znać w komentarzach. No ja uważam, że samuraj. Dzisiaj powiemy sobie o tym, z racji tego, że ma dobry humor i szkoda mi go tracić, o premier... czego? Finlandii. Premier Finlandii. W ogóle nie wiedziałam, że taka fajna, ładna, imprezowa babka. Premier Finlandii. Zrobiła skandal, ponieważ się napiła i tańczyła. Bo normalni ludzie tego nie robią, nie? Normalni ludzie nie piją, nie tańczą, a tym bardziej jak obejmują tak poważne stanowisko, jak na przykład, nie wiem, nasz prezydent Kwaśniewski też był taki porządny człowiek. No był, był, ale no właśnie, i to, że Kwaśniewski na przykład potrafił się napić, tam w Katyniu nawet, tak, i potem, że tam coś go bolało i tak dalej, no to czy to jest, czy jest pozytywne, czy negatywne dla kraju, tak, bo on w końcu reprezentuje kraj. No tak, kiedyś była taka sytuacja, że jacyś posłowie PO, kiedyś, no, całkiem niedawno, bo ich leją co chwilę, nie? Przychodzili na głosowania pijani. I ja powiedziałam, że w sumie nigdzie nie jest napisane, że wiesz, że się poseł nie może napić. No w pracy pijanym też być nie można, ale podejrzewam, że jakby tak przewertować umowę, to nie ma tam nawet zapisu o tym, że nie można pracować. Ale w regulaminie Sejmu pewnie jest. Możliwe. No ale w regulaminie Sejmu może być. Ale też tego nie sprawdzałam, czy jest tak do końca. No bo tak naprawdę nie wyciągają konsekwencji z tego, więc jeśli to byłoby zapisane w jakimś regulaminie, to zaraz by się znalazł ktoś, kto by chciał wyciągnąć najsurowsze konsekwencje z tego tytułu Z posłami jest o tyle problem, że no posła ciężko w ogóle zatrzymać. No tak, no bo ma immunitet. Mają immunitet, nie możesz go zatrzymać i kazać mu, powiedzmy, nawet dmuchnąć balonik, bo on może powiedzieć, że nie, że ma immunitet i proszę go zostawić. Nie, tak. Nie możesz go złapać za rękę, jako zwykłego obywatela i zmusić na przykład na badanie krwi. Ja bym od razu łapała za rękę i kwarantanna. No ale to nie można. Ale ja bym mogła. Ja będę kiedyś premierką, tak. Pamiętaj. Ja pamiętaj sobie... I też, będziesz balować jak tutaj... Sanna Marin, tak się nazywa premier Finlandii. Tak, ja bym tak balowała, żeby cała Polska by balowała, nie? Razem ze mną. Jedna impreza i ekipa SA, tylko taka duża. No, ale pani premier Finlandii zabalowała, ale w czasie prywatnym. I to jest właśnie to. Bo jeśli przychodzisz sobie na głosowanie nachlane jak świnia, no to to jest takie uderzenie w twarz, moim zdaniem, każdego Polaka po kolei, nie? Że za mój hajs baluj, tak. I baluje sobie za hajs wyborców, przychodzi do pracy i za mnie... Czyli jak za matki hajs baluj. No, no to takie, to właśnie coś, coś w tym typie. I właśnie... Za wyborców hajs baluj, na przykład coś takiego. Tak, no, takiego coś stworzyć. Tak, może tak, hashtag. I to jest złe, no bo to faktycznie wykonuje pracę za nasze pieniądze, przychodzi do roboty i zamiast... w ważnych głosowaniach brać udział, bo dzielą się losy Polaków, Polek, Polaków, które mają wpływ na ich życie codzienne, to ze przychodzi tak lany jak świnia, albo pijany jak świnia, zatrzaśnie się w windzie, żeby go nie złapali na tym, że jest pijany jak świnia. No i to jest złe. Ale jeśli w czasie prywatnym, ile razy nasi politycy byli przyłapywani na imprezach, choćby impreza u Mazurka. No i generalnie cały ten boom spłynął na Mazurka, że byli u niego politycy, a nie dlatego, że ci politycy chlali u Mazurka. No tam generalnie u Mazurka to jeszcze był inny problem, bo tam okazało się, że spotkali się politycy koalicji rządowej z opozycją i razem sobie pili i wyszło na to, że oni po prostu tak naprawdę
to nie mają nic przeciwko sobie, że taki teatrzyk tylko dla nas odgrywają, no, a tak naprawdę to oni są znajomymi dobrymi. No tak. To jest oczywiście szokujące. Nie było tam głównych rozgrywających, czyli ani Tuska, ani Kaczyńskiego, ani tych najważniejszych. Ale już był ten zastępca w Platformie, jak on się nazywa? Budka? Budka był. No, ale, za to jakąś tam naganę w partii. Tak, dostał. Tusk, nie wiem, czy Tusk nie wywalił tych ludzi z zarządu tego. Przynajmniej. No tak, posypały się głowy, oczywiście w PiSie się głowy nie posypały, no bo tam rękę myje, moim zdaniem to jest tak, dobra, wy za swoich rządów ustalcie takie i takie zasady, to akurat jak my przyjdziemy, to będziemy mieli to już będziemy na mieli czysto. Luz, ale my za to wam ustalimy takie, że jak wy przyjdziecie, będziecie mieli na czysto, no bo oni się wymieniają tak naprawdę. Ale wiesz, że to, co mówisz, to jest tak zwana teoria spisku? No i jestem foliarą. No właśnie, ale to nie można być. Nie można być, bo wtedy jesteś niepoważna. Teoria spisku, nie, wszystko, wiesz, trzeba wierzyć w to, że wszystko jest tak, jak nam pokazują w telewizji albo powiedzmy w internecie, że oni ze sobą walczą, że oni się nie dogadują i że tak naprawdę trwa zaciekła wojna. I to nie tylko w Polsce tak jest, ale na przykład w Stanach też, nie? Jak pokazał na przykład Donalda Trumpa, że jak on zaczął protestować coraz mocniej, to ta partia republikańska, która go popierała, powiedziała, nie, już koniec, przegraliśmy wybory, dziękuję, do widzenia, już Biden jest prezydentem, nie protestujemy, jak Biden teraz ma jakieś przemowy, bo ja sam to oglądałem, te różne przemowy jego, czy powiedzmy do narodu jakieś odezwy, to tam wszyscy równo biją brawo, i republikanie, i demokraci, i tam nie ma takiego podziału. To się nazywa deep state, to niektórzy tak mówią, tak? Że to po prostu, że tam w Stanach to już jest, że ten spisek już jest na tak wysokim poziomie i tak długo, że Polska to przy tym jeszcze mały pikuś. No tak, bo Trumpa to w sumie pokonały media bardziej, do czego się później zresztą przyznały, nie? Że, CNN, że pokonały go media. Dobra, ale wracając do naszej pani premier, o co tutaj w ogóle chodzi? Bo tak mieliśmy się zająć w sumie takim tematem, czy politykom wypada się bawić i chlać na stołkach takich jak premier, prezydent, no Trzaskowski też miał swoją wpadkę na popijawie prywatnej, że to moje miasto, kojarzysz, nie? Tak. No omawialiśmy więc, to też w sądzie, tak. Tak, więc generalnie niby nie powinien, ale czas prywatny, jaki spędza, no mnie osobiście nie obchodzi to, jak spędzają swój prywatny czas. Jeśli nikogo nie mordują, nie okradają w tym czasie, to może lepiej niech chleją, niż okradają nas, nie? Idź się napij, zamiast kombinować, jak mi tu pieniądze z portfela wyjąć. No tak, ale z drugiej strony nie ma obowiązku bycia premierem, tak? Nie ma obowiązku bycia politykiem, senatorem, prezydentem. Tak. Jeśli ktoś ma tendencję do takiej fajnej zabawy, gdzie jest filmowany i generalnie, no powiedzmy, robi to jakby w większym gronie ludzi, no to może powinien wybrać drogę kariery jakiejś innej, bardziej takiej prywatnej, chociażby, no, gdyby na przykład jakiś biznesmen tak tańczył, albo influencer, czy influencerka, no to nie byłoby żadnej afery, no. No dobra. Bo on nie prezentuje nikogo, no powiedzmy, ma jakiś kapitał, tak, no, ale to już jakby nie jest to takie szokujące. Elon Musk mógłby spokojnie tak tańczyć i nic by nie było, chociaż reprezentuje interesy na 20 miliardowe. Bzykał się z Tom, z... Amber. I czy jego akcje spadły z tego powodu? Nie. To znaczy tak, ja to rozumiem. I masz rację, że to jest tak, że no w sumie nie musi być premierem, może się bawić. Tylko czy bycie premierem oznacza już bycie starym dziadem? Z dziedziałem. W sensie stare takim, dziady no, też się dobrze bawią. No właśnie, kurczę. I to jest tak, że no, stare dziady się dobrze bawią i stare dziady czasami lepiej imprezują niż ci młodzi i tak lepiej jest. Się bawią przy tej muzyce, a młodzi to czasami jest tak, że w ogóle nie potrafią się bawić. Z tym, że z jednej strony ja to rozumiem i popieram, bo może nie być premierem i się super bawić, tylko czy tak naprawdę wyrządza komuś krzywdę tym, że sobie potańczy, pośpiewa, pośmieje się? Bo tutaj oczywiście, jak zawsze, opozycja wyciąga takie rzeczy jak na światło dzienne. I od środy wieczór głównym tematem Finlandii jest imprezująca premier tego kraju. Nagrania z prywatnej imprezy pojawiły się w social mediach i od razu wywołały skandal. I ja wam tutaj wrzucę oczywiście nagranie... Thank you.
Moim zdaniem się świetnie bawi. Gdy portal jakiś tam nagłośnił całą sprawę, pojawiły się oburzone głosy z obozu opozycji. Mikko Karna, poseł partii Centrum, wezwał Marin za pośrednictwem Twittera do poddania się testowi na obecność narkotyków. Tym samym kierunkiem podążają też inni politycy, w tym Rita Pura, liderka opozycyjnej partii jakiejś tam. Z kolei według partyjnego kolegi premier Finlandii jakiegoś tam Marin powinna się przebadać na obecność narkotyków, by rozwiać wszelkie niejasności. I teraz też mamy taką właśnie tendencję do tego, że jak człowiek się dobrze bawi, to albo nachlany, albo naćpany. A ja tak. Na przykład mam tak, że ja nie muszę pić, żeby się dobrze bawić. I nie mogę się bawić, mimo tego, że nie piję alkoholu, bo, znaczy, bo ty możesz, nie wypada. Bo ty nie, znaczy, no nie ja mogę. Nie dalej, ale jeszcze, ja już, jeszcze przynajmniej nie zajmujesz ja już, żadnego publicznego stanowiska. Ja już zakładam, że ja jestem premierem, nie, premierką. A, ja już z góry zakładam, poczekajcie na mnie jeszcze troszkę. Ja już z góry no i co? No i nawet jak nie piję, nie ćpam, ale dobrze się bawię, śmieję się, jakimś tam wygłupiam się z koleżankami przed kamerą i... Czy to jest faktycznie złe? Bo my nie wiemy, czy ona była pijana. Ona tam nie pije na tych filmikach alkoholu. No nie, znaczy ona w ogóle jest młoda. Przypominam, że ona ma 36 lat, czyli ona jest jeszcze w takiej fazie, że powiedzmy, może nawet z jakiejś zabawy takiej trochę, no powiedzmy, bo na przykład w Warszawie to w warszawskich klubach, dyskotekach, to w tym wieku to dziewczyny jeszcze dosyć mocno szaleją. Przynajmniej tak jest w Warszawie, albo w innych dużych miastach. Tylko czy, nie, bo jest coś takiego jak powaga urzędu, nie? Powaga urzędu tak. I teraz czy ona taką zabawą jakby nie naruszyła powagi urzędu? Powaga urzędu to oczywiście coś takiego niepisanego. Nie, tam na pewno jest coś, na pewno jest, że urzędnicy też nie mogą się na przykład zachowywać. Nawet w umowie o pracy każdy urzędnik, czy w regulaminie ma, że nie może się zachowywać w sposób jakiś obelżywy. Tak. Czy w sposób... Wiem, że adwokaci mają tak, że nie mogą być pijani. A są zawsze, no. No właśnie. To jest w ogóle ciekawe podejście, że może stracić zakaz, możliwość wykonywania zawodu. To się dowiedziałam, dla mnie to było w ogóle dziwne. No adwokat, no niech na sprawę nie przychodzi pijany. On ma być przygotowany. A czy mnie to interesuje, czy on siedzi w barze z ziomkiem, gra w pokera i pije piwko? Niech sobie pije to piwko, niech sobie gra z ziomkiem. Ale nie, pokera. Ale tak samo lekarze. Nie może. Tak samo lekarze. No właśnie, no ale... I na przykład patrz, profesor Religa, no nie? No. Wybitny tak. Transplantolog, tak? Przecież on, nawet to w tym filmie było pokazane i to jakby ze stanicą policzyny, ale to jest jakby otwarta informacja, że on był alkoholikiem. Tak, dopóki mu się ręce nie trzęsą przy transplantacji. No to właśnie, tak, ale, to robi. Ale on pił, jeździł samochodem po pijaku i tak dalej. No właśnie, i to on mógł, tak? No może dlatego, że był wybitny, ale to w takim razie, czy te zasady dotyczą każdego, czy tylko niektórych? No tylko mniej wybitnych. Bardziej wybitni mogą więcej. Mogą. Nie? Bo to jest taka waga, zobacz, księża, nie? Oni też mogą więcej niż szary obywatel. No w ogóle celebryci mogą więcej. Celebryci nie są skazywani nawet za bardzo. No tak, nie otrzymają wielkich wyroków. Tak, tak, normalnie człowiek tam dostanie do odsiadki, a celebryta dostanie prace społeczne, bo tak dla niego Otelia Jędrzejczak. Tak, dla niego to już, tak, to już tak godzi w jego imię, które jest tak bardzo znane, że dla niego najgorszą karą jest, nie wiem, zamiatanie chodników. A dla innego tak. To jest sposób na życie, więc jeśli sąd widzi, że dla jednego to jest sposób na życie, więc nie da mu kary społecznej w postaci zamiatania chodników, jeśli on żyje z tego na co dzień, więc go wsadzi do więzienia chociażby. Moja koleżanka dostała 3 dni więzienia za to, że poszła na sprawę sądową i z rękawa wyleciała jej puszka piwa. 3 dni więzienia? Tak. I 3 dni miała do odsiadki za to, że wypadła jej ta puszka piwa na rozprawie. To jakby celebrycie nawet butelka wódki wypadła, to by nie było. Dostałby 100 złotych ewentualnie tak, kary. A tam za obrazy sądu, nie? 3 dni. Ba. Czyli tak, czyli silny może więcej. Bogatszy i bardziej znany. Tak, i to, ale ta praktyka działa wszędzie. No i taka pani premier sobie pobalowała, czy to dobre, czy to niedobre. Można spekulować, bo zrobiła to w sumie w godzinach prywatnych i jeśli wywiązuje się ze swoich obowiązków, no to wiecie, nie za bardzo jej się do czego przyczyni. Z drugiej strony właśnie mamy to, że piastuje takie stanowisko, że powinna raczej uważać na to, co jest wypuszczane do sieci, no właśnie, i kto ją nagrywa. Czy myślisz, że to było rozsądne, że ona dała się nagrać? Czy to nie świadczy, że ona nie ma jakiegoś takiego instynktu samozachowawczego, politycznego? To tak jak na przykład niektórzy politycy, wychodzą dużo tych nagrań, wychodzi tych polityków. Tak. No, znaczy,
kiedyś wychodziły te z tej Sowa i Przyjaciele, ale cały czas wychodzą. Tak, cały czas, miska ryżu. Nie, to jeszcze była Sowa i Przyjaciele chyba. Ale na przykład ten z Platformy, co mówił, że my bronimy swoich zawsze, my zawsze będziemy bronić swoich, bo co by się nie działo, to zawsze bronimy. To ten z Platformy. Mm-hmm. Już nie pamiętam, jak on miał na nazwisko. Też nie pamiętam. No ale generalnie on pojechał na jakieś spotkanie, jakieś takie powiatowe, tak? Do dzisiaj jest w Sejmie. No tak. No właśnie, teraz, czy to nie jest amatorka, jeśli w dobie tego, co się teraz dzieje, gdzie praktycznie każdy ma komórkę, może nagrać, możliwość nagrania już jest tak rozpowszechniona, że odbywając publiczne spotkanie, nawet w gronie 5 osób, powiedzmy, że w ogóle mówisz takie rzeczy. Czy to cię nie dyskwalifikuje, bo nie bierzesz pod uwagę, że możesz być nagrany? I potem mało tego, ktoś może cię szantażować? To jest gorsze, to dla mnie to jest w ogóle... Nie, dla mnie to taka osoba powinna wylecieć, bo ona po prostu nie ma instynktu. Znaczy, nie możesz tak po prostu mówić, jeśli jesteś politykiem, tak możesz mówić, no nie, z żoną tak możesz rozmawiać ewentualnie. Znaczy, nie? Uważam, że jeśli ktoś, że jeśli by sobie imprezowała wśród swoich znajomych i byłby zakaz filmowania. Zakaz filmowania. I nagrywania czegokolwiek. Jak najbardziej jest tylko człowiekiem i jest młodą kobietą, która ma prawo się bawić, jak każdy z nas, i jednak powinna właśnie zachować te instynkty polityczne, że tak powiem, i samozachowawcze. A to, że jeśli ona sobie zrobi taką prywatną imprezę i jakieś paparazzi, zrobi jej, nie wiem, zdjęcia z ukrycia przez okno, no to paparazzi już jest po prostu świnią, no bo ona tego nie upublicznia. Ale okno się zakrywa, wiesz, no jesteś premierem w końcu, no to jesteś wyjątkową osobą, no ale, nie? No wiesz, no ale możesz... Masz też dostęp do lepszych lokali. Ale zakrycie okna to jest coś, o czym zwykły po prostu człowiek może zapomnieć. Masz prawo, bo... nie może. Ale nie myślisz sobie o tym, że ktoś siedzi na drugim dachu, no bo to nie jest normalna sytuacja, nawet u premiera, że ktoś ci siedzi na dachu i zdjęcia pstryka. No, jak masz, nie wiem, ale na którymś piętrze wieżowca. No jak ja bym była premierem, to w ogóle owinałabym się folią bąbelkową i nie wychodziła z domu, a jakbym wracała, znaczy, to wiesz. Są takie imprezy, słyszałem, że jak wchodzisz, to musisz telefon zostawić w przedpokoju i nie możesz mieć nic żadnych na nagrywanie. I na zaproszenie tylko. Tak, tak, tak. To są imprezy swingersów. Nie, tak? A tak, nie czytałam. Nie, żebym była. Ja nie byłam na tej imprezie, tylko słyszałem. Kolega mi mówił. Ja też nie byłam, ale... Nie, tylko na swingersów. Tak robią też sławni ludzie. Ja słyszałem, tak, że robił jakiś gwiazdor w Hollywoodzie właśnie, że... No była przecież mało afera. Mało tego, i podpisywało się jeszcze, że nie możesz nic wynieść w ogóle z tego, jakby żadnej informacji. No była przecież afera, że ta była żona Lisa, Tomasza Lisa. Zawsze zapomniałam. Hanna Lis. Była żona. Ta pierwsza. A, Kinga Rusin. Kinga Rusin. Była przecież na imprezie z Adele, zrobiła sobie z nią focie, wystawiła do internetu, była afera, że impreza zamknięta. No, ta się tłumaczy, że Adele jej pozwoliła wystawić to zdjęcie, no i tam, no a to była właśnie taka impreza, gdzie nie robisz zdjęcia, odkładasz telefon do koszyczka i w ogóle pełna tajemnica, nie? No i to jest czas, kiedy oni się mogą nachlać, napić i robić dziwne rzeczy, no bo przecież większość z nich ćpa, pije, jeśli chodzi o gwiazdy, ale one też muszą utrzymywać jakiś wizerunek w sieci, który sobie same wykreowały. Tak jak gwiazdy dla dzieci, nie? Tak, family friend, gwiazdy dla dzieci, które nawet w samym Disneyu było, że było tam gwiazdeczek tak dużo i później się okazuje, że połowa z nich ćpała, miała zaburzenia osobowości i tak dalej, i tak dalej. I to wychodzi teraz po latach, a dzieci się tym zachwycały, no bo miały jakąś wykreowaną postać, no i ten pani premier Hanna chyba Montana też. Hanna Montana chociażby. Hanna Montana, moja kochana, no. Oglądałam. Ja też trochę oglądałem, to było śmieszne. To było śmieszne, To było śmieszne, to był po prostu dobry scenariusz. Tak, tak, tak. I Czarodzieje z Waverly Place. O, to też oglądałam. Też było śmieszne. Selena Gomez tam wstąpiła. Tak, tak. A później już byłam za stara, żeby to oglądać. Ja też byłem za stary. Ale... No tak jest niestety. Widzisz, i byłbyś premierem. I ktoś by cię przyłapał, że oglądasz Hannę Montanę. I co byś zrobił? I to też nie jest profesjonalne, nie? No nie jest profesjonalne. A byś miał tego Pegasusa, to... Byłoby ciężko. No, generalnie jesteś za tym, że mogą pić, czy nie mogą pić. O. Podsumowując już cały nasz wywód na temat picia alkoholu, będąc osobą publiczną i piastującą ważne stanowisko. Pić mogą, ale nie mogą się upijać i nie mogą tak balować otwarcie przed kamerami. O, w ten sposób. Nie, bo alkohol nie jest legalny. Jest legalny alkohol. Nie, bo to oczywiście tam widać, że w Finlandii jest podobnie jak w Polsce, czyli jakaś najmniejsza wpadka powoduje, jakby wściekła tak opozycji. Co w Polsce też tak jest. Nieważne, kto rządzi, nie? Tak, tak. No, tak. To... Zawsze jest tak, że znajduje się opozycja, która wytknie ci każdy tak, błąd. Tak, tak. Oni już są na narkotyki badać. U nas nawet jest lepiej, bo Trzaskowski, czy tam powiedzmy nikt nie chciał na narkotyki badać. Tak, nie? Tak, bo u nas też mogli nosić, no, nie? Mogli. To u nas jest troszeczkę lepiej niż w Finlandii, okazuje się.
Przerąbane tam mają. No teraz się pani premier raczej tak szybko z tego nie podniesie, jak ją zaczęli tak mocno atakować z każdej strony i te filmiki udostępniać. No może gdzieś tam, jeśli ma dobrego PR-owca, ale jeśli miałaby dobrego PR-owca, to nie wydarzyłaby się taka sytuacja, więc ten PR-owiec... Wiesz co, z gorszych rzeczy by się wychodziło. Trump wychodzi już taki przecież, jakichś tych wpadek, że to w ogóle... No on wychodził... Wydawało mi się, że już też jest niemożliwe, tak. On wychodził z wpadek, no ale zobacz, jak go załatwili, że... wywiad dawał na kanale, który miał kilka tysięcy subskrypcji, nie? Ale ja mówię, jak jeszcze była kampania prezydencka, nie. Jak on startował, nie? No, a nie, ale to może... Bo pamiętasz, jak wtedy wyszło, że on mówił o jakiejś dziewczynie, jakiejś kobiecie, że coś tam, że chciał ją przelecieć i tak dalej. No a Biden przepraszał za całowanie małych dzieci i też mu to przeszło. To było gorsze. To, że sobie tam, nie wiem, dorosły facet, no nie, ja wiem, że on będzie piastował stanowisko prezydenta i nie powinien tak mówić, wiesz, ale co? Przeżyje to, jak on powie opcję baby laska, niż gościa, który maca, całuje dzieci i jeszcze za to przeprasza. Ty czaisz, jak przepraszasz, to znaczy, że jesteś winny. No w takim razie ta afera to jest taki pikuj, że to tak, ona przejdzie, spokojnie, nic się nie stanie. Dajcie znać w komentarzach, czy ta afera przejdzie, czy mogą chlać, czy nie mogą chlać, czy mogą się nagrywać, czy mogą się bawić. Czy ona powinna rezygnować ze stanowiska? Czy w ogóle, czy powinna mi po Finlandii powinno. I chyba, że w Finlandii piła Finlandię i to można. A to może ma coś wspólnego z tym, że Finlandia weszła do NATO. Wiesz, chodziło o kompromitowanie Finlandii na przykład. Nie może ją naćpali, sfilmowali i pokazanie, że Finlandia weszła do NATO i wprowadziła do NATO, ją wprowadziła premier, która jest po prostu, wiesz, tak. Niepoważna. Czyli no, niepoważna decyzja. Niepoważna. Bo ona jest niepoważna i jeszcze wytną jej wiek, płeć. I wyjdą z NATO wtedy. Bęk. No i koniec. Kto nie pił Finlandii, niech pierwszy rzuci kamień. Pijesz Finlandię? No pewnie. Żurawinową kiedyś piłam. Najlepsza wódka według mnie. Mhm. Topa. Cześć. No i świetnie.